W Lidzbarskiej Galerii Nowa Przestrzeń odbyło się pierwsze inicjatorskie spotkanie w sprawie utworzenia w Lidzbarku Uniwersytetu III wieku. Planowane utworzenie stowarzyszenia ma na celu aktywizację osób starszych zamieszkujących teren naszej gminy. Ja myślę, że byliśmy świadkami bardzo ciekawego wydarzenia. Z inicjatywy burmistrza Sitarka odbyło się spotkanie chętnych do utworzenia Uniwersytetu III wieku. Jest to ciekawa inicjatywa. Widać, że wzbudziła zainteresowanie. Obecnych na sali było około 70 osób. I to jest właśnie ta ilość, która wystarczy do założenia takiego uniwersytetu. Ważne jest, żeby znaleźć grupę kilkunastu osób chętnych do trudnej pracy, która jakby podejmie się trudu rejestracji nowego stowarzyszenia, no i dalszej działalności. Ale myślę, że dobry początek został zrobiony. Celem działań Uniwersytetu III wieku jest poprawa jakości życia osób starszych i włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej, a także działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych. Warto zapisać się do uniwersytetu po to, żeby mieć możliwość wyjścia z domu. Możliwość korzystania z ofert różnego rodzaju, które zaoferuje uniwersytet, ale również ofert, które ja jako każdy z członków mam do zaoferowania dla innych. Przy tworzeniu różnego rodzaju sekcji zainteresowań. Każdy z nas ma jakieś zainteresowanie. Jedni się bawią fotografią, jedni robią robótki ręczne, trzecie lubią taniec. Można tworzyć niewielkie grupy, które będą się zajmowały tego typu działalnością, będą po prostu wyciągały ludzi z domu. Bo nie chodzi o to, żeby siedzieć przed telewizorem i ćwiczyć palce na pilocie. Nie? Natomiast żeby robić coś dla siebie i dla środowiska. Władze Lidzbarka wraz ze Stowarzyszeniem UTW w Działdowie potwierdziły swoje zaangażowanie w utworzenie i działalność podobnej jednostki na terenie naszej gminy. Kolejne spotkanie odbędzie się już 10 lutego, a zapoczątkuje jej wykład prezesa UTW Działdowo Antoniego Furtaka Ogrody Świata od czasów historycznych po dzień dzisiejszy.